Myślę, że nieraz możemy czuć się w naszym życiu samotni, może nam się wydawać, że nie jesteśmy nikomu potrzebni. I łatwo jest się zacząć w jakiś sposób zapadać, siedząc zamkniętym w domu, bez specjalnego poczucia sensu. Najłatwiej tak po prostu spędzić życie na kanapie przed telewizorem, wypalając sobie po prostu tym telepudłem oczy. A to nie ma żadnego sensu, czasem warto się zainspirować i po prostu wyjść z domu, spotkać drugiego człowieka. No wszak oczy są po to, żeby podziwiać świat, jaki stworzył Pan Bóg, a nie ci tam reżyserzy telewizyjni. Dlatego żyjmy i używajmy oczu do tego, do czego są stworzone.